ostatnim gwizdku już trochę opadły, ale co ty na początku sędzia zakończył to spotkanie, było już wiadomo, że Agata utrzyma się widzę okręgowy. Co poczułem ulgę. Zrealizować większość tych celów, nie wszystkie, ale te najważniejsze zbliżenia zespołu, jeśli udało się zrealizować, z tym się bardzo cieszymy. Ocenia pan Cię Bartyzon oraz zespół. Jak oceniam sezon? Powiem tak, w pewnym momencie w tym sezonie ludzie wskazywali nas na porażkę, dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się utrzymać tą sytuację tym osobom. Jak oceniam zespół? Najfajniejsze jest to, że mogę powiedzieć, że jest zespół, bo nie wiem, czy jest słowo cel numer 1 na połowę. Z tymi ludźmi tutaj wolę zająć 11 miejsce w barażach i utrzymać się w widze, niż zająć 5 miejsce, nie rozumieć dlaczego. A może teraz też ciężkie pytanie trochę. Jakie są cele wstępne na przyszły sezon? Czy może trener się myślał? Zawsze się myślę o takich rzeczach, natomiast pierwszą rzeczą jest kwestia rozmowy z prezesem. Natomiast fajne jest to, że stworzyliśmy swoje DNA w tym teamie i się bardzo ciężko pracować. Ja nie ukrywam, że mam cele bardzo inne problemy i na pewno będziemy rozmawiali z prezesem, żeby jeszcze podnieść jakość tego wszystkiego, co robimy i żebyśmy z tej lidze przyszedł sobie bardzo i ostatnie pytanie, już takie na luzie. Przyjedzie trochę z nami do Fermy. Po relaksu. Mirek też chciał się jeszcze zapytać ze względu na jego problemy zdrowotne, prosił też o wolę na reflektuje w ogóle na to. Jaki jest komentarz? Miro ma wolę do 1 września, nie ma problemu, bo później był z następcami. A co do wasza rafelka? Sytuacja rozwija się dynamicznie. Myślę, że chociaż na chwilę się tam pojawi, jeżeli jest taka chęć zespołu. Dziękuję. Dla kibiców wszystkim podziękowania, że byliście z nami. Dziękuję wam bardzo. Naprawdę gdzieś czuliśmy wsparcie, bo osób, które nam życzyły z całego serca. Dla takich osób jak wy warto grać i ci zawodnicy. Nie graj na pieniądze, graj na siebie, graj z szacunku do tego, co robią. Z szacunku do nas, bardzo serdecznie dziękuję. Myślimy, że chyba możemy kibiców już zaprosić na przyszłe sparingi i zapewnić ich, że dostarczymy im jeszcze więcej emocji. Sparingi zaczynamy 17 lipca, później mamy mecze sparingowe, bardzo serdecznie zapraszamy, na pewno ani w nie sprzedamy. Miejmy nadzieję, że będziecie z nas. Do zobaczenia. Dziękujemy.